Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Dzisiaj jesteśmy na Arkunie. Jest to troszeczkę mniejsza jednostka niż bywaliśmy do tej pory, także będziemy mogli Wam przedstawić, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja, jak buja na troszeczkę mniejszych jednostkach, które stacjonują w porcie we Władysławowie. Koło mnie jest szyper jednostki. Mógłby Pan powiedzieć parę słów, na się przedstawić i powiedzieć parę słów o tej jednostce? Jest to jacht motorowy, który rozwija prędkość do 15 węzłów. Jest to jednostka bezpieczna. Ile ta jednostka może zabrać ze sobą ludzi jednorazowo? 16 wędkarzy plus załogi jest dwóch, szyper i mechanik. Mógłby Pan powiedzieć, czy Wy też prowadzicie takie rejsy kilkudniowe, no bo tutaj warunki do tego są? Tak, byłyby, ale nikt nie wynajmuje na dwudniowe, trzydniowe. Są, możemy oczywiście, nie? Ale zapotrzebowanie jest małe, nie? Na tego typu dwa dni, trzy dni, nie? Mógłby Pan powiedzieć trzy słowa o sprzęcie, który tutaj macie, taki typowy sprzęt, który Wam pomaga w tym wędkarstwie morskim? Echosondę widzę? Echosonda jest tutaj, po środku. W tej chwili mamy tutaj jest radar i GPS, czyli mapę. I według tego jest podawane wraki, gdzie mamy płynąć, na jakie swoje miejsca wyznaczone. Mamy, które już są przetestowane. Powinny być ryby, powinny być, nie? Nieraz ich nie ma, nie? Ale przeważnie i są. Nie? Tak, z Pana wieloletniej praktyki, najlepszy miesiąc na dorsza tutaj u nas na morzu to jaki? Jak to się mówi, od stycznia do kwietnia, nie? Do kwietnia, maja. I takie pytanie moje, bo to pewnie będzie też naszych widzów interesować. Jak to jest z tymi wrakami? Czy ta zaczepliwość tych pilkerów na tych wrakach jest naprawdę tak duża, że no, mówią coś za coś? Ryba jest większa na wrakach, ale że dużo sprzętu się traci. Tak, bo te wraki, jest tam skupisko rybne, ale przeważnie one są oplecione sieciami, które są zostawione przez kutry trałowe i przez sieci nastawne. Także tam jest wszelki zbiór, nie? I to właśnie haczy te pikiery. Ile czasu będziemy teraz płynąć, bo dopiero co żeśmy wypłynęli z portu we Władysławowie. Ile czasu to nam zajmie, zanim na pierwsze łowisko dopłyniemy tutaj we Władysławowie? 3 godziny. 3 godziny, no tutaj to się troszeczkę różni od Trójmiasta, w Trójmieście też troszeczkę szybciej, ale te ryby powinny być chyba tutaj większe niż łowimy na Zatoce. Tak, tak, większe są. No reguł właściwie nie ma na Zatoce, też są większe ryby, nie? No ale przeważnie jeździmy na te większe ryby daleko, nie? Czyli dłuższą drogę mamy. Dzisiaj środek tygodnia, a w zasadzie wszystkie jednostki sportu we Władysławowie wypływają, także no jednak to zainteresowanie wędkarstwem jest dosyć spore, muszę powiedzieć. Tak, no ja już pływam od 10 lat, nie? Także mogę coś powiedzieć na ten temat, nie? Jest zainteresowanie sporo, czyli i sporo jednostek jest, nie? Także tu jest walka między tym i każdy by chciał mieć tych ludzi jak najwięcej i codziennie, nie? No, muszę tutaj pochwalić Szypra, bo on sam tego nie powie. Holownik Neptun, Arkun czy Łódź Kapitan Wiśniewski bardzo często wypływają. W zasadzie codziennie płyną z wędkarzami, także no coś w tym jednak jest, że tutaj Szyprowie najbardziej się starają. No, niemniej jednak inne łodzie też pływają i to też pływają często, co zresztą będziemy oglądać na kolejnych filmach z Władek.pl. Ostatnie takie pytanie odnośnie tej dzisiejszej pogody. Jaka jest przewidywana pogoda, bo ostatnio jak żeśmy płynęli na Feniksie, no to nas trochę wybujało. Dzisiaj widzę, że no fal jako takich nie ma. Przewidziane jest najbliższe 2 dni, to znaczy ta doba i przyszła doba, to jest bardzo ładnie. W soboty już spodziewamy się tak zwanego przedmuchu, nie? Już będzie do 8 w skali Beauforta. I tak to bywa. Każdego dnia inna pogoda jest. Czy to, że dzisiaj nie jest brak fali, czy to ma jakiś wpływ na żerowanie dorszy? Na żerowanie tak, bo najlepiej jak mamy trochę dryfu, nie? Czyli statek
przesuwa się. A jak stoi w miejscu, no to złapie się parę rybek i już ich nie ma. Trzeba znowu napływać, nie? To jest właśnie ta cecha. Ale chyba w tym momencie, jeżeli on nie dryfuje aż tak mocno, mniej splątań jest. Tak, mniej splątań jest, tak. No to zależy wszystko od wędkarzy. Od umiejętności, nie? No tak, tak jak wszędzie. Na jakich głębokościach dzisiaj będziemy łowić? 75, 70, 75, o takie coś. To dość głęboko, tak ponoć zaczynają tutaj jednostki, jak wypływają z portu z Wady Sałowa, to tak zaczynają pierwsze łowiska, tam 30-40 metrów próbują coś i potem dopiero płyną na głębsze wody. Tak jak widzę w Pana przypadku i już też w holowniku Neptun też była podobna sytuacja, to z grubej rury od razu płyniemy na te najlepsze łowiska. Tak, płyniemy od razu do tam, gdzie powinny być, nie? Bo tu blisko to raczej są słabe wyniki. Okej, dziękuję ślicznie za wywiad i tutaj proszę się jeszcze przedstawić, bo na początku Pan nic o sobie nie powiedział. No jestem, nazwisko moje Zachariasz Roman. Pływam już od roku, w ogóle pływam to od 72 roku, nie? A po przejściu na emeryturę zająłem się wędkowaniem. No i tak do dzisiaj. Super, dziękuję ślicznie za wywiad.